Jedna tylko droga. A teraz co? Walka z Himiko? Albo z Matiasem? Co to było? Fuck! Sfailowałem, trafiłem w D zamiast w F. Aaaa! Fuck you, dude! Mówicie, że to... Jest! Jest! Jejku, jakby to było przed tymi wszystkimi walkami, cały tą arenę musiałbym przejść jeszcze raz. Jasne, więc tu się załamał. Fuck. Naciskaj E, naciskaj E, naciskam E, naciskam E, naciskam E, naciskam E. Fuck yeah. Fuck yeah. Tak jest, Lara i dwie spluwy. Tak jest, prawy, lewy przycisk myszki. Haha! Szkoda, że dopiero na sam koniec taka sekwencja, takie dwie spróby, Lara i dwie spróby, jeju. A chciałbym to zobaczyć dużo, 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 dużo wcześniej. A co teraz robimy? Z tą suką? Chociaż tyle dobrego. Pochodnia w serce! Jeżeli w ogóle ta suka ma serce. Co wątpię? A ile uważam Azjatki za bardzo urocze, zwłaszcza, zwłaszcza Koreanki, zaraz potem Japonki. Tak, ta Japonka nie była zbyt urocza. A wręcz przeciwnie. Była wredną międzą. Fuj. Dobrze, że była x-naście tysięcy lat wcześniej. Mam nadzieję, że już nie ma tej królowej, nigdy nie wróci i w ogóle... Ej, czekajcie, jeżeli wystarczyło tylko tyle, przyjść do królowej z fałszywą kapłanką, zobaczyć jak ona się transferuje i zabić ją po prostu pochodnią w serce, nikt na to nie wpadł przed tyle tysięcy lat? Oczywiście, że tak. Właśnie. Wracamy, Sam. Wracamy. A swoją drogą, Sam się ładnie prezentowała w tej sukience. Wcześniej, zanim się zniszczyła ta sukienka. No i to chyba byłoby na tyle. Królowa pokonana. Można wracać do domu. Słoneczko wstaje. Burz już nie będzie. To miejsce to już nie będzie trójkąt bermudzki, tylko po prostu zwykłe wykopalisko. Mam wrażenie, że Reyes, czy jakie tam było, ta mulatka jest strasznie smutna z jakiegoś powodu. A to jest tylko moje wrażenie, patrząc tak na tę animację. Nie uwierzysz. It's over. We can go now. All right. Let's get the hell out of here. Z tego powodu to nas cieszy. Pomyślę, że zostały tylko 4 osoby. Przy czym jedna ledwie żyje. Byłaś. I resented my father, doubted him like the rest. But he was right about so much. A widzisz? Na pewno cię usłyszę. Czyli że co? Nie rozumiem końcówki. To brzmiało tak jakby... Dzień nieznany, smoczy tylko po Japonii, dzień nieznany, 6.15. He?
anything? Don't really know what happened to you on that island. Judging from those wounds and that look in your eyes, I'm guessing I don't want to know. To już ktoś ich uratował. We'll be home soon. Ach, niedługo będą w domu? Ona jest Brytyjką, czyli ona musi wrócić do Wielkiej Brytanii. Tamten koleś wygląda jak z Hawajów. Ta mulatka to typowa Amerykanka, jak nic. Więc właśnie. Trochę mają do zwiedzenia, zanim wszyscy wrócą to tak naprawdę do domu. Dobry tekst. Survivor is burn. Born. Co wiem, born. Dobrze, ładnie się skończyło. Nie powiem nie. We hope you have enjoyed playing Tomb Raider. Oczywiście. Okej. Okay. Skoro to już jest koniec, w tym momencie oglądacie sobie końcowe napisy, więc podzielcie się moimi wrażeniami z tej gry. Gra jest świetna. Prawda. Takiego restartu serii to ja jeszcze nie przeżyłem. W sumie grając w Devil May Cry najnowszego było to samo, miałem to samo wrażenie. Jak jeszcze czwórka i trójka były naprawdę świetne. W jednej i dwójka nie grałem. I były stare. Tak restart serii DMC Devil May Cry naprawdę wow, był świetny. I to samo mogę teraz w tym momencie spokojnie powiedzieć o Tomb Raiderze. Restart serii był po prostu świetny. Gra jest świetna, warta każdych pieniędzy, które na nią wydacie. Nie wiem jeszcze jak dodatki DLC, nie wiem jeszcze jak multiplayer, nie sprawdzałem. Bardzo chętnie sobie to sprawdzę. Może teraz, może w przyszłości. Na razie jednak chcę odpocząć trochę od Tomb Raidera. Chcę odpocząć od bardzo uroczej Panny Croft. Bo to jej kręcenie tyłkiem przed moimi oczami jednak utkwiło mi w pamięci i na pewno utkwi na bardzo długo. Jeżeli miałbym ocenić grę tak na koniec, po zakończeniu jej, myślę, że spokojnie 8 na 10. Było takich parę momentów, gdzie zauważyłem, nie wiem czy to może poprawili w którymś z patchy, którego nie posiadam, albo nie ściągałem po prostu. Brakuje tutaj pewnych elementów, które takie wiecie, no... I pełnią mi się tym rolę, za to jest jeden punkt mniej, ponieważ gra jest trochę niedopracowana na obecną chwilę, w której ja gram. I nie mogę ocenić też 10 na 10, z tego względu, że nie wiem jak multiplayer się sprawdzi i nie wiem jak wygląda przejście gry na 100%, czy naprawdę się opłaca przechodzić tą grę na 100%, czyli w tym momencie nie przeszedłem jej na 100%. Właściwie za to jest właśnie ten minus oceny jednej w dół, dlatego że tej gry nie da się skończyć za pierwszym podejściem. Tak jak teraz pewnie będzie można, słyszałem, że po zakończeniu gry można wrócić z powrotem do wszystkich lokacji i zebrać to, czego się do tej pory nie zebrało, czyli tak czy siak musimy przejść tą grę drugi raz. Coś, co mi się strasznie nie podoba. Nie lubię tego w grach. Ja lubię, jeżeli grę można za pierwszym razem przejść na 100%, nie muszę cię wracać do żadnych lokacji. Albo przynajmniej gra oferuje powrót do lokacji w ramach wątku fabularnego głównego. Takie rzeczy lubię. Ja nie lubię się wracać. Bo dla mnie to jest przechodzenie drugi raz tej samej gry. I tak naprawdę nic się z tego nie ma. Więc tak czy siak, moja ocena to jest 8 na 10 albo 9 na 10. Powiem wam po multiplayerze. Chociaż nie wiem, czy wam go pokażę w ogóle tutaj. Jeżeli tak się zdarzy, że będę mógł, że zagram multiplayer i go nagram, to wam pokażę i wtedy wydam ostateczną ocenę. Ale w tym momencie może się przyjąć spokojnie 9 na 10 ode mnie. Jako końcową ocenę. 9 na 10 ze wszystkim tym, co jest. Za świetną fabułę, za świetny restart serii, za świetnie zrobioną Lara Croft. Świetnie zrobione postacie, lokacje, grafikę, chociaż nie grałem na full detalach, ale sami widzicie, że gra jest przecudowna. Muzyka moim zdaniem jest świetna, to co oferują nam ostatnie gry, czyli czasami, zwłaszcza takie hack and slash albo chodzone, słyszę często dubstep, tutaj nie ma tego dubstepu, świetnie się bawiłem dzięki temu, nie musiałem, wiecie, no znak finteum, znowu dubstep. I tak dalej, okej. Okay. Rozkoszujcie się resztą napisów, a ja w tym momencie kończę. Żegnam się z wami, trzymajcie się i do zobaczenia w innych moich seriach. Siemanko.